Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku chcielibyśmy Was zabrać na Brandon's Cottage przez taką fajną ścieżkę, która nazywa się Black Valley, tutaj w Killarney, w Parku Narodowym Killarney. I wygląda to mniej więcej tak. No i tyle. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Piękna pogoda dzisiaj. Sylwia na trzecią do roboty, więc lecimy do Parku Narodowego w Killarney. Sylwia ma tam te miejscówki, te trasy obczajone wszystkie, także... Gdzie? No, nie lubię tego. Wiesz, że dziś ma być minus 3. No. Już to będzie. Gdzie lepiej powiedz, gdzie zabierasz mnie? A? Gdzie ciebie zabieram? Pojedziemy tędy. No, gdzie? Zabieram. No gdzie? Zabieram ciebie na drogę, która się nazywa Lord Brandon Cottage. Idziemy na Black Valley. Kurde, miejsce za bardzo, ale daliśmy radę. Jak ja widziałem, jak tam parkujesz, to ja nie mogę patrzeć. Nie? Nie. Ale ja parkuję, o nie. Ale po co tak w ogóle, jak można było koło tamtego samochodu? Musisz ekstremalnie, Ale Sylwia, myślisz, że ona jarzy, że ja powiedziałem sarna? Sarna? Co za pies? No? Naprawdę fajnie, jest to część Parku Narodowego w Killarney. Idziemy gdzie? Do Denis Cottage, tak? Nie jest Denis Cottage. Co to jest? Lord Brandon. Co to było? Początku. To było Lorda jakiegoś? Miejscówka na polowania? Lorda Brandona, miejscówka na polowania. Ciekawe, ciekawe. Ale pogoda się udała, zasobuj. Jest. Chłodno mi tutaj. Fajnie to jest. Na które góry chodziłaś tutaj? Na te z przodu? Na te wszystkie, bo to jest od Gap of Danlo się tam wchodzi. A półtorej metra tak z boku była. To i będzie gotowa. Po prostu. Już na posiłki. Tutaj ten cypel wygląda jak w tym. W Hobbicie, tam gdzie orki zaatakowały normalnie. A
tą całą ekipę krasnoludów. Normalnie może tu wyskoczy jakiś orkaj. Normalnie będę musiał mu założyć balachę wtedy. Pobeczki fajne. Tu jest ten kotycz, tak? No to kiedyś było tam. Fajnie, tu można sobie kupić kawę. Biegną, to jest przystań na ulicy. Aha. Tu można sobie kupić kawę, zrobić piknik. Fajnie, my jedziemy na fajny taki mostek tutaj. No, niedaleko. Mostek. Wypuśćcie mnie, ja nic nie zrobiłem. Nic nie zrobiłem, mówię. To jest nielegalne przetrzymywanie osoby fizycznej. Co jest? Co, gościu? Wypuśćcie mnie. Wypuśćcie mnie! Kozy tu są, Sylwia. Cały czas będą podejścia, teraz pod górkę. Jak to? Normalnie. Niemożliwe. Drzewo na skalę. Też ciekawe. No, tak przetrwać się na się, wydobać je. Ja normalnie fanzolić jak mapki. Kondycję, nie? Straszną. Jak to straszną? Straszną kondycję. Że czasami na nie wbiegałem. I to mnie tylko wzmacniało cały czas. No ale normalnie podążam tą trasą. No i to by było na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Taka ciekawostka jeszcze, jak widzieliście tą małą wieżyczkę obok tego właśnie Brandon's Cottage. Legenda mówi, że właśnie ten chłop więził swoją żonę, zbudował jej wieżę, aby miała dostęp do okolicznej przestrzeni, gdyż skarżyła się na brak powietrza. A druga historia, druga legenda twierdzi, że Colo sobie po prostu zbudował wieżyczkę, żeby polować na jelenie. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Życzę wam dużo zdrowia, miłości i do następnego razu. Hej!